Witam wszystkich serdecznie, STT StarCraft zaprasza was do kolejnej serii Puściłem z Wietrzem Śmierdziela i już na dobrym początku widzimy, co się będzie działo. A ten magiczny probek, ten magiczny pojedynczy probek od kostka, wow. Ej Jeff, tak właśnie trzeba robić, jak się puszcza Śmierdziela, udawać, że się go nie puszcza. Ten magiczny probek będzie zmierzał w stronę bazy niebieskiego Protossa. Swoją drogą w tym meczu zmierzą się Kostek i Betrox. Obstawiam, że Kostek jest osobą, która wysyłała to zgłoszenie, bo ponieważ brzmi z Polska ta ksywka. Ale mniejsza, to tak naprawdę nieważne, kto wysyłał to zgłoszenie, ważne jest to, co się będzie działo. O, ten probek zauważy drugiego probka! Aha, tutaj. A, czy on widział tego czerwonego proba? No nie widział tego proba, gdyby go był widział, to by ruszył się i... zaczął coś robić. I dobra, tu powstanie pylon i tu powstanie gateway. Taka jest moja wersja i tego się będę trzymał. Będzie pylon i gateway. No, w ogóle, co to ma być w takim razie? Co to w ogóle ma być? Aha, dobra. Jest forge ze strony niebieskiego Protossa. Okej. Okay. Forge? Moja ciekawość się w tej chwili bardzo rozbudziła. Da, przełączmy się na kamerę tego Protossa Betroxa, bo ja jestem bardzo ciekaw, jakie jest jego rozumowanie i co on chce osiągnąć. Naprawdę jestem bardzo ciekaw. Cannon Rush! 3,50 i Cannon Rush. W normalnych warunkach za półtorej minuty wchodziłby w Forgate. Ale my mamy Cannon Rusha. Oh yeah! Jest już Zelot. Zaraz będzie w drodze Stalker. I mamy pierwszego kanona 4,10. I cały czas ten probek w bazie Betroxa oczywiście sobie biega. Myślę, że to będzie epicka po prostu walka między... No gdzie jest Stalker? Buduj Stalkera, bo w przeciwnym wypadku będzie w głębokiej dziurze. Zelot się rusza, widzi kanona, ale ten kanon zdąży się wybudować. Musisz zacząć Stalkera. Tu musi być pylon swoją drogą, nie wiem czy wiecie, w Heart of the Swarm... Ale to może być Wings of Liberty. A, to jest Wings of Liberty. W Heart of the Swarm nie można warpować budynków na górze. Ani jednostek. Trzeba w dół zawsze. I jest Stalker. I są dwa kanony. O, i ten Zero zaraz będzie martwy. Come on, nie daj się. A nie. O, i mamy Blink Stalkerów. I tu już jest pylon. A tu są kanony. A tu jest Zelot. I wszystko jasne. Raz. Dwa kanony. Pylon i jeden Stalker. Tylko jeden Stalker. Drugi Stalker w drodze. Wiecie, że dwa Stalkery rozwalają kanona? Nie, po cholera, nie! Uciekaj tym Stalkerem. Zaraz będzie Warp Gate gotowy. No i ten pierwszy Stalker, który miał najmniej zdrowia, poszedł na przodzie oczywiście. To jest to, co trzeba było zrobić. I właśnie, jak zrobisz Cannon Rusha, to oczywiście kontynuuj dalej Cannon Rusha, mimo to, że teoretycznie już wygrałeś. Ale jeszcze wszystko nie jest stracone, bo ponieważ tutaj cały czas jest pylon. No tak, i w tym momencie, znaczy to, skończony Warp Gate, no i dwie jednostki w budowie. Wiecie co? Zawsze kancelujcie te jednostki. Zawsze je kancelujcie. Jest bez sensu utrzymywanie dalej tych jednostek. Już kanon ostrzeliwuje probki. Probki są tracone. To będzie już koniec. No, Kostek, to się dałeś zrobić. Trzy Stalkery. Gdyby dobrze zarządzać tymi Stalkerami, okej. Okay, dałoby się poniszczyć te wszystkie kanony. Dałoby się. Ale... Jeszcze blokada rampy. Nice. Swoją drogą da się zablokować rampę trzema budynkami, a nie czterema. No ale dobra. Uciekaj tym Stalkerem zaraz. Może mogłoś jednym uciekać tylko. No... Spójrzcie na tego kanona. Jeden pylon i kanon
zupełnie w przeciwnym kierunku niż niż są pozostałe kanony Betroxa. Yeah! Jeden kanon został zniszczony. Wygrałeś mecz. Warpin dwóch zelotów. Zero jednostek ofensywnych u przeciwnika. Zero. 31 probek, zero jednostek ofensywnych. I dwa zeloty. Czy probki zostaną rzucone do ataku? Czy Betrox się zorientuje, że jego probki są atakowane? Nie. Odpowiedź brzmi nie. Trzy zabite, po trzy zabite probki, cztery zabite probki. Kto da więcej? Defensywne kanony. I jeden pylon, który unieruchomi je wszystkie. Dokładnie tak. Ale nie masz więcej minerałów? No to niedobrze. I Stalker atakowany dwoma kanonami naraz. Not nice. Stalker, 10 zabitych, ale probki go pokonają i nie ma już więcej... nie ma więcej zelotów, nie będzie więcej zelotów. I ten pylon zostanie zniszczony. Tego jednego kanona trzeba by było chociaż zniszczyć wcześniej, ale no, nie ma takiej opcji. Bo jest już tylko jeden stalker i parę probek. Myślę, że może... Nie uda się zniszczyć tego kanona. Nie jednym stalkerem. Dwoma stalkerami, owszem. No i to będzie... to będzie koniec. Ciekawy śmierdzie. Soul Bronze. To było tak brązowe, ale było oryginalne i było ciekawe. Gdyby to były trzy zeloty, a nie dwa zeloty, to z tej linii minerałów nie zostałoby nic. Ale niestety były to dwa zeloty i skończyło się, jak się skończyło. Pecha miałeś, Kostek, pecha miałeś. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzięki za uwagę. Polecam się na przyszłość, lajkujcie, subskrybujcie kanał i w ogóle. I do następnego kasta.